Okej, ale chyba nigdy nie nagrywaliśmy odcinka 15 minut przed północą. Cześć, witajcie w Hype Trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek, ze mną jest dzisiaj... Tradycyjnie Radek. Dzisiaj wieczorkiem, ponieważ przychodzimy... Dzisiaj jest hashtag nocna. Tak, a dlaczego tak nagrywamy pośpiesznie? Dlatego, że pojawiła się informacja, że Disney kupił prawa na dystrybucję filmów Sony. Tak, prawa streamingowe, prawa telewizyjne i trochę zapoznaliśmy się z tematem, więc postaramy się przybliżyć wam, o co w tym dokładnie chodzi, ponieważ nie jest to aż tak jasna sprawa i my sami na początku się w tym troszkę gubiliśmy i mamy kilka pytań odnośnie tego dealu, więc zobaczymy i rozważymy kilka opcji, które stoją przed Disneyem i Sony. To jest niesamowity deal, ponieważ jakiś czas temu zostało ogłoszone, że Sony dogadało się z Netflixem i że filmy kinowe, zaczynając od 2022 roku, będą w pierwszym okienku lecieć później po kinach na Netflixie, na streamingu Netflixa. Ale okazuje się, że to nie wszystko, ponieważ kiedy te filmy znikną z Netflixa, a w ogóle najpierw zacznijmy od tego, disclaimer, gadamy tutaj wyłącznie o USA i na razie wszystko, cały ten temat, cały dzisiejszy ogłoszony deal tyczy się tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, nie wiadomo jak będzie z innymi krajami, nie wiadomo jak będzie z Europą, nie wiadomo czy nie zostanie jak kiedyś ten deal rozszerzony, ale na razie gdybamy tylko i wyłącznie w kontekście Stanów. Ponieważ i wracając do tematu, po Netflixie filmy Sony Pictures trafią na streamingi disneyowskie. Właśnie, i tu jest pierwsze pytanie. Na streamingi, jakby w notce prasowej oficjalnie jest ogłoszone, że i na Disney Plusa, i na Hulu, no ale Disney Plus to jest jednak ta platforma, która posiada głównie rzeczy disneyowskie. Więc jak myślisz, Radku, jak to rozwiążą? To jest właśnie ciekawa sprawa, ponieważ jednak do tej pory mieliśmy na Disneyu, pomijając filmy europejskie w Europie, mieliśmy jedynie produkcje, które produkował Disney lub ma jakąś wyłączną dystrybucję na nie wiadomo ile lat. A tutaj z tego wynika, jakoby coś od Sony miało się pojawić na Disney Plusie także. Tak. A te coś to, nie wiem, ja Jacku jedną rzecz tak najbardziej kojarzę. Wszyscy wiedzą, co chyba trafi na Disney Plusa. No, i głównym przedmiotem zainteresowań na pewno Disney Plusa są wszystkie rzeczy marvelowskie. Czyli przede wszystkim nowy Spider-Man, który jest częścią MCU i teoretycznie rzecz biorąc w ciągu 2 miesięcy. Ja nie wiem, jak wygląda teraz sytuacja z obecnością tego filmu w Stanach, na innych streamingach, ale teoretycznie któryś ze Spider-Manów, Homecoming albo Far From Home, może pojawić się już za troszkę ponad miesiąc na Disney Plusie w Stanach nawet. Tak, ponieważ umowa nie dotyczy jedynie filmów, które mają być w kinach, ale także pewnej ilości filmów starszych. Z biblioteki Sony Pictures. Tak, tak. I tutaj też ciężko powiedzieć, których filmów. Pewnie wiedzą tam dokładnie i będziemy się dowiadywać z miesiąca na miesiąc, ale na razie no pomidor, tak? Tak. Zresztą Netflix też ogłosił, że kupił jakieś starsze filmy, więc w sumie te umowy wyglądają dość podobnie, poza tym, że Disney ma prawo na drugie okno, a Sony ma prawo, znaczy, a Netflix ma prawa na pierwsze. Ale w sprawie tych tytułów ze starszej biblioteki to nie wiadomo, czym konkretnie te deale się różnią. No, to nie ma tak, że coś trafi wcześniej, coś trafi później. Może część trafi tu, część trafi tu. No jakby może dzielą ten tort, mają taką pulę i później stwierdzają, dobra, co bierzecie tym razem? Co chcecie? Czy jakieś Jumanji, czy jakieś Spider-Many? Bo mi się wydaje, że poza marvelowskimi rzeczami, wydaje mi się, że chociaż wiesz co, Venom jest PG-13? Jest PG-13. Oczywiście, że aha, no to Venom może trafić na Disney Plusa. Tak normalnie. Zresztą chyba Magister ma być PG-13 i Venom 2 też ma być. Więc... ale w każdym razie wydaje mi się, że na Disney Plusa, jeśli coś, to trafią Marvelki, bo wydaje mi się, że ten deal jest ułożony tak, żeby te rzeczy kilka lat tam pobyły, a cała reszta może trafić na Hulu. Znaczy, teoretycznie dla nas to powinna się wydawać, że to jest dosyć mała różnica, bo i tak nie mamy wszystkiego i ten deal nawet się nas nie tyczy, ale jest to ciekawe w kontekście chociażby pogdybania, gdyby ten deal był rozszerzony kiedyś,
co mogłoby trafić na Disney Plus Stara, bo wiadomo, Hulu jest takim bardziej Netflixem. Na Hulu trafiają rzeczy bardziej na licencji. A co mogłoby trafić u nas na Disney Plus Stara? No tylko, że teoretycznie na Starze też nie ma rzeczy. No właśnie, o to mi chodzi. Więc to jest... To, i gdyby ten deal był także na Europę, to w sumie za bardzo nie wiem, co Disney by mógł zrobić z tymi filmami. Oczywiście bazując na to, jak obecnie wyglądają platformy i kanały telewizyjne Disneya w Polsce. Nie wiem. Przecież w ogóle ten deal byłby bez sensu, ponieważ on by się w sumie... Bo na przykład Sony ma w Europie AXN. AXN dość prężnie działa i tam emituje też po pewnym czasie właśnie te filmy Sony i to też jest pewna mocna część ramówki, więc tutaj byłaby zupełnie inna sytuacja i nie sądzę, że by przeszedł, ale ogólnie Sony ma trochę problem, co zrobić z tymi filmami, ponieważ w przeciwieństwie właśnie do Disneya nie mają właśnie platformy streamingowej, chociaż to nie wiadomo. Właśnie, Radku, ja uważam, że to nie jest problem. Czy wszyscy, na przykład na Twitterze, jak się wejdzie, a w ogóle to zauważyłem, że mamy logo live na naszym dzisiejszym nagraniu, a to nie jest live. Wszyscy twierdzą, że Sony ustawiło się idealnie, ponieważ co z tego, że Sony nie ma własnej platformy streamingowej? Zrobiło deal z Netflixem na jakieś grube pieniądze, zrobiło teraz deal z Disneyem na grube pieniądze, analitycy przewidują, że ilość pieniędzy z tych licencji może sięgać w ogóle jakichś ogromnych wartości. A pamiętaj, że wszyscy, którzy inwestują we własne streamingi, no inwestują, wkładają grube pieniądze i cały czas muszą pompować pieniądze w te platformy. Więc obecna sytuacja Sony jest naprawdę bardzo dobra, bo praktycznie wszyscy inni konkurenci, jak sobie myślę, robią własne platformy. Więc Sony się trochę stało takim języczkiem uwagi wśród fałowi, takim niezajętym terenem, który nie jest ani po jednej, ani po drugiej. Taka Szwajcaria, trochę taki jak Square Enix wśród gier, można by powiedzieć. Coś tam na wyłączność. Netflix kupił kilka filmów od Sony Pictures ostatnio, animowanych, które będą tylko i wyłącznie na Netflixie. Coś tam, na pierwsze okno na Netflixa, drugie okienko na Disney Plusa i Hulu, coś tam na telewizję. W Europie w ogóle inaczej. Sony po prostu, kto daje pieniądze, temu sprzedaje swoje rzeczy. I Sony, i w ogóle Sony ma dosyć dobrą bibliotekę, żeby handlować, ponieważ mają, znaczy Sony jest, co by nie mówić, właścicielem wielu potężnych marek, które może i nie domagały przez kilka ostatnich lat, ale, znaczy kilka może wcześniejszych lat, tak w okolicach, nie wiem, ten marazm tak się skończył w okolicach 2017 roku, ale wydaje mi się, że Sony Pictures od 2018 roku radzi sobie naprawdę dobrze. A ja muszę coś jeszcze dodać, ponieważ Sony ma też prawa do pewnych dwóch filmów z innej marki zarządzanej przez Disneya. Radek, tak, Mapety, tak, masz rację, teraz sobie to uświadomiłem. O, to jest tak grube, jeśli to by się sprawdziło. Tak, jakby, bo właśnie Sony ma prawa do dwóch kinowych filmów, jednego directu wideo z Mapetami. Gdyby okazało się, że te filmy pojawią się na Disney Plusie, choćby tylko w USA, to praktycznie tam będzie cała biblioteka Mapetowa. Człowieku, jakby Mapety i na przykład i tylko Mapety i Marvelki na przykład trafiły na Disney Plusa, bo wiesz co, filmy Raimiego też mają teraz sens, żeby trafiły na Disney Plusa w kontekście, no, przyszłego Spidermana, całkiem możliwe, bo takie są plotki, więc Disney Plus, no, przyszłość Disney Plusa wygląda pozytywnie, nawet jeśli wiesz, nawet jeśli te filmy by podbyły ile przez te 3-4 lata, załóżmy, tak plus minus, no to jednak kilka lat są na tej platformie, a później deal może być przedłużony. Właśnie ciekawe, jak to czy w Europie też mogą, przynajmniej na przykład te kilkanaście filmów, których Disney jest najbardziej zainteresowany w kontekście Disney Plusa. Czy byłaby szansa, czy zgodziliby się? Właśnie u nas jest trochę też problem, ja to widzę. Że też trochę nie wiadomo, jak tam wygląda z prawami, ale jest to możliwe według mnie, skoro przecież nie było aż tak dużych problemów, żeby, ja wiem, że to trochę inna sytuacja, żeby sprzedać filmy Netflixowi na wyłączność, jak na przykład ten film, który będzie Mitchellowie kontra maszyny. Więc może coś się uda, ale
Kolejna szansa otwiera się przed Disneyem i sądzę, że w Netflixie są trochę niezadowoleni po tym. Wiesz co, bo Disney i Sony to są dwie firmy, którym współpraca może bardzo wyjść na dobre i dużo osób było rozczarowanych tym właśnie ostatnim dealem Netflixa i Sony, ponieważ no wiadomo, to jest kwestia pieniędzy. Netflix po prostu dał najwięcej. Ale co by nie było, Sony rozegrało to dobrze, bo koniec końców dużo rzeczy może trafić na Disney Plusa i na Hulu na przykład. Więc no tak. dobrze przehandlowali, dobrze rozegrali sytuację, szczególnie to, że najpierw ogłosili deal z Netflixem, a później dopiero z Disneyem. Tak, ale zobacz, a może to była jakaś taka gra Disneya, Sony. Ej, dajmy Netflixowi, żeby zapłacił najwięcej, a my tutaj sobie rozgrywamy to wszystko. Tak, że Disney podbijał tylko stawkę, żeby Netflix dał jeszcze więcej i żeby... Tak, zakładamy foliową czepeczkę, zapraszamy na naszego Discorda, ponieważ możecie tam podyskutować i dyskutujemy tam o wielu tematach nadających się na foliową czapeczkę. I w ogóle z Sony jest jeszcze ciekawa sprawa, ponieważ wczoraj, no dzisiaj jak to nagrywamy, jeszcze nie ma północy, wyciekła sprawa taka, że na PS Plusie, PlayStation, mają trafić wybrane filmy Sony. Nie wiadomo jakie. I to wyciekło to z polskiej strony, więc może jutro się dowiemy, będziemy może obserwować temat i może wrócimy jutro, jeśli to się zdarzy, a jeśli to zostanie ogłoszone jutro, może wrócimy do was z kolejnym ekspresem w tym temacie, ponieważ temat jest... Sony się dużo dzieje i dosłownie wczoraj, też dzisiaj wrzuciliśmy film, rozmowę z Tomkiem Całką odnośnie gier Sony, więc mamy tydzień, astrologowie ogłaszają tydzień Sony na hype trainie. Zobaczymy, może nas jeszcze zaskoczą. A w ogóle tam Mitchellowie nie mają premiery w tym tygodniu, czy w następnym? W przyszłym tygodniu. Okej, w przyszłym tygodniu. Może zrecenzujemy. Dajcie nam znać, co uważacie o tym dealu. My, mam nadzieję, że postaraliśmy się wyjaśnić wam wszystko na jak najbardziej rzetelnie i omówić jak najlepiej potrafiliśmy. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Postaramy się to zgłębić jeszcze mocniej i na pewno będziemy sobie podsumowywać to wszystko na podsumowaniu tygodnia na żywo w niedzielę o 20. Pamiętajcie, w piątek też mamy streama z Łysym, podsumowanie Falcona i Zimowego Żołnierza. Dziękuję ci bardzo, Radku. Dobranoc w tobie, dobranoc mi, wam miłego dnia, bo wy oglądacie to rano. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.